oddziału do podniesienia pani państwowej. Właśnie. Członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych. Serdecznie witam przedstawicieli władz samorządowych, pana starostę Wojciecha Cymerysa, wicestarostę Antoniego Dobnarowicza, przewodniczącą Rady Powiatu panią Jolantę Szewczyk, burmistrza miasta i gminy Sztum pana Leszka Tabora, przewodniczącego Rady Miejskiej w Sztumie pana Czesława Oleksiaka, burmistrza miasta Dzierżgonia pana Kazimierza Szewczuna, wójta gminy Stary Targ pana Wisława Kaźmierskiego, wójta gminy Mikołajki Pomorskie pana Kazimierza Kureckiego, wójta gminy Stary Dzierżoń, pana Marka Turleja. Witam przedstawicieli służb mundurowych, kolegów komendantów powiatowych Państwowej Straży Pożarnej. W Kwidzynie starszego brygadiera Sławomira Bogiem. W Nowym Dworze Gdańskim starszego brygadiera Krzysztofa Ostasza. W Malborku brygadiera Adama Zielińskiego. Witam byłych komendantów w Sztumie, pana Jacka Serowskiego i Ryszarda Łaza. Witam podpułkownika Jana Morozowskiego, dyrektora Zakładu Karnego w Sztumie. Inspektora Janusza Staniszewskiego, komendanta powiatowego Policji w Sztumie. Nie wiem, czy się pojawił, ale serdecznie witam pułkownika pilota Leszka Błacha, dowódcę 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku. Witam majora Cezarego Sławkowskiego, szefa Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Malborku. Witam Michała Wydarczyka, inżyniera nadzoru nad leśnictwa Kwizy. Wojciecha Niemkiewicza, inżyniera nadzoru nad leśnictwa Służy. Witam księży, księdza proboszcza Andrzeja Starczewskiego. Kapelana naszej komendy, księdza Tomasza Walickiego. Nie wiem, czy się pojawił, ale serdecznie witam kapelana Ochotniczej Straży Pożarnej w powiecie szczuckim, księdza Tomasza Browaka. Witam dyrektorów, kierowników, prezesów oraz przedstawicieli urzędów, firm i instytucji z terenu naszego powiatu. W sposób szczególnie mi bliski witam wszystkich strażaków, zarówno strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie, jak i druhów, ochotników oraz poczty sztandarowe. Witam przedstawicieli lokalnych mediów. Serdecznie witam wszystkich pozostałych przybyłych, a nie wymienionych gości. Panie Komendancie, Panie Starosto, drodzy strażacy, Szanowni Państwo.
Spotykamy się dzisiaj w tym miejscu razem. Strażacy Państwowej Straży Pożarnej, druhowie ochotnicy oraz nasi przyjaciele i sympatycy pożarnictwa. Dzisiejsze święto jest doskonałą okazją do wyróżnienia tych osób, które przez ostatni rok w szczególny sposób angażowały się w rozwój ochrony przeciwpożarowej naszego powiatu. Drodzy strażacy, to wasza praca na każdym szczeblu stanowi o tym, że utrzymujemy wysoki poziom operacyjny oraz jesteśmy postrzegani jako formacja, na której zawsze można polegać. Za to należą się wam serdecznie słowa podziękowania. W ostatnich latach Państwowa Straż Pożarna przeszła wiele zmian, przejęła nowe obowiązki i zadania. Stała się wiodącą służbą ratowniczą. Również Pszczółska Komenda się rozwija i modernizuje. Dzięki wsparciu Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego obecnie remontujemy budynek komendy oraz budynki gospodarcze. Również dzięki pomocy Pana Komendanta, Pana Starosty, Pana Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, Wójta Gminy Stary Targ oraz prezesa firmy Sona Kuśnice, mam nadzieję, że jeszcze w tym roku jednostka w Sztumie wzbogaci się o nowy sprzęt. W planach jest zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego. Dzięki temu osiągamy standardy europejskie oraz zwiększamy nasze możliwości ratownicze. Wspierają nas również Nadleśnictwo Kwidzyn, Nadleśnictwo Susz, firma Elita, dzięki którym wyposażamy specjalistyczną przyczepkę wężową. Serdecznie za to dziękuję. Na dzisiejszym kazaniu ksiądz kapelan wspomniał o tym, że jest wiele żywiołów i nie każdy jest do opanowania. Rolą strażaków jest to, żeby wszystkimi swoimi siłami i ze sternictwem świętego Floriana te żywioły opanować. Drodzy strażacy i druhowie, życzę wam dużo zdrowia oraz satysfakcji z pracy i działalności społecznej. Godnie i z dumą nosicie mundur strażaka i zawsze bądźcie wierni rocie ślubowania. Serdecznie gratuluję wszystkim oznaczonym i awansowanym. Dziękuję. Witam was. Życzę wyciągnąć postanowień o przyznaniu odznaczeń oraz rozkazy nadania wyższych stopni służbowych. Rozkaz. Dnia 24 kwietnia 2014 roku prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej brązowym medalem za długoletnią służbę odznaczeni zostali młodszy brygadier Tomasz Walach, aspirant Wojciech Gawęda, młodszy ogniomistrz Roman Kalinowski. Odznaczenia zostały wręczone na wojewódzkich obchodach Dnia Strażaka, które odbyły się w dniu 12 maja 2014 roku na Zamku w Gniewie. Postanowieniem nr 5, /OP/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 roku minister spraw wewnętrznych nadał brązową odznakę zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej ogniomistrzowi Wojciechowi Wróblewskiemu. Odznaczenie zostało wręczone na wojewódzkich obchodach Dnia Strażaka, które odbyły się w dniu 12 maja 2014 roku na Zamku w Gniewie. Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej nr 88/10/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 roku medalem honorowym imieniem Bolesława Komicza wyróżniony został druh Stanisław Ruścia. Wyróżnionego proszę o wystąpienie, a o wręczenie medalu proszę druha Zygmunta Słomińskiego. Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali kapitan Wojciech Frąckowiak, sekcyjny Eryk Smoliński, sekcyjny Michał Skalmowski, starszy strażak Kacper Lewandowski. Odznaczenie przed Frączyku. Masz! O wręczenie medali proszę pana młodszego brygadiera Tomasza Banacha, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie oraz drucha Zygmunta Smolińskiego.
okrzyku. Stąd. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozkazem personalnym z dnia 15 kwietnia 2014 roku z dniem 4 maja 2014 roku nadał stopień młodszego brygadiera starszemu kapitanowi Rajmundowi Koszewiczowi. Akt nadania wyższego stopnia został wręczony na wojewódzkich obchodach Dnia Strażaka, które odbyły się w dniu 12 maja 2014 roku na Zamku w Gniewie. Rozkazem personalnym numer 1/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej z dniem 4 maja 2014 roku nadał stopień aspiranta młodszemu aspirantowi Wojciechowi Gawenda. Po wręczeniu aktu nadania wyższego stopnia proszę pana starszego brygadiera Andrzeja Różkowskiego, pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku oraz pana młodszego brygadiera Tomasza Banacha, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie. Rozkazem personalnym numer 2/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 roku pomorski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku z dniem 4 maja 2014 roku nadał stopień młodszego ogniomistrza starszemu sekcyjnemu Bartoszowi Więckowskiemu, starszego sekcyjnego sekcyjnemu Janowi Suchnackiemu. Awansowanie. Front szyku. Paś. O wręczenie aktów nadania wyższych stopni proszę pana starszego brygadiera Andrzeja Różkowskiego, pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku oraz pana młodszego brygadiera Tomasza Banacha, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie. Rozkazem personalnym numer 2/2014, 3/2014, 4/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 roku komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie z dniem 4 maja 2014 roku nadał stopień starszego strażaka strażakowi Krzysztofowi Sosnowskiemu, strażakowi Rafałowi Bosek, strażakowi Łukaszowi Ciołek. Awansowanie. Przed front szyku. Marsz. O wręczenie aktów nadania wyższych stopni proszę pana młodszego brygadiera Tomasza Banacha, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie. Decyzją numer 180/2014 pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 7 maja 2014 roku nagrodą pieniężną wyróżniony został kapitan Cezary Murawski. O wręczenie decyzji proszę pana starszego brygadiera Andrzeja Różkowskiego, pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Dzisiejszej uroczystości mamy zaszczyt uhonorować z okazji 60-lecia członkostwa w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej drucha Jana Redmera. Z tej okazji został przygotowany specjalny dyplom uznania od prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Waldemara Pawlaka. Komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie uhonoruje drucha Redmera specjalnie przygotowanym na tę okazję toporkiem, a wójt gminy Stary Targ wręczy okolicznościowy medal. Krzyż koronny przyznany został za aktywną działalność społeczną na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych oraz współpracę z administracją samorządową.
imieniu wyróżnionych i awansowanych głos zabierze młodszy brygadier Rajmund Kulszewicz. Panie komendancie, szanowni goście, w imieniu wszystkich wyróżnionych i awansowanych chciałbym serdecznie dziękować. Traktujemy to jako szczególne wyróżnienie i uznanie dla radnej służby strażaków. Chcę zapewnić, by nikt nie zawiedzie zaufania, jakim został obdarowany. Nadal będziemy z oddaniem wypełniać swoje obowiązki, niosąc pomoc potrzebującym. Proszę o zabranie głosu pana starszego brygadiera Andrzeja Ruszkowskiego, pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Panie starosto, panie burmistrzu, panowie komendanci, prezesi, drodzy strażacy, duchowie. Dzień strażaka jest to podsumowanie całorocznej naszej służby. I jak widać, dużo osób zostało się odznaczonych, odróżnionych. Jeszcze ja bym zagratuluję. Ale tak naprawdę nasza służba nie byłaby tak dobra, jak dzisiaj jest, gdyby nie wsparcie samorządu tej Szkolskiego, który od kilku lat ma przyjemność współpracować i z którym tak naprawdę nie ma roku, żebyśmy coś wspólnie nie zbudowali, nie kupili. Straż Pożarna Państwowa, ale również ochotnicza jest dzisiaj dzięki tej doskonałej współpracy, potrafiąca wykorzystać ze środków unijnych, jest przykładem, gdzie w krótkim czasie można nie tylko dorównać Zachodowi, ale Straż Pożarna dzień dzisiejszy Polska jest uważana za najlepszą straż w Europie. Ale tak powiedziałem, że sama straż tego by nie zrobiła. Wokół atmosfera, jaka jest w Straży Pożarnej dzisiaj w Polsce, w województwie pomorskim, naprawdę pozwala zrobić dużo więcej, niż moglibyśmy sami. Dlatego dziękuję wam, strażacy i druhowie, za to, co robicie, ale również też wszystkim, którzy nas wspierają. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana Wojciecha Cymerysa, starostą Szkolskiego. Szanowni goście, drodzy strażacy, zawodowi i druhowie ochotnicy. W imieniu samorządu powiatu szkolskiego chciałbym złożyć wyrazy szacunku i uznania za to, że za waszą codzienną służbę, za to, że jesteście, za to, że pomagacie nam, mieszkańcom tego powiatu, nie tylko w codziennych kataklizmach, jeżeli tak nas narzucają. Natomiast chciałbym też przy tej okazji pogratulować dwóm odznaczonym, bo ta wasza służba została doceniona awansami oznaczenia. Zawód strażaka, czy to jest strażak zawodowy, czy to jest strażak ochotnik, jest oceniany w naszym społeczeństwie bardzo wysoko, bo chcę przypomnieć, że ponad 90 cieszy się zaufaniem ponad 94% społeczeństwa. Jest to bardzo wysokie zaufanie. Myślę, że ono się bierze stąd, że jesteście naprawdę doskonale wyposażeni, doskonale przygotowani, doskonale radzicie sobie z tymi żywiołami, które nas nękają. Chciałbym tutaj powiedzieć, że politycy to akurat są na drugim końcu. Natomiast jeżeli chodzi o wasze zaangażowanie codziennej pracy, ono jest też możliwe dzięki temu, co powiedział pan komendant, doskonałemu wyposażeniu. Doskonałe wyposażenie powoduje na was, nakłada na was dodatkowe obowiązki. Musicie być doskonale wyszkoleni, doskonale przygotowani, bo po prostu musicie być profesjonalistami. Dlatego życzę wam, żeby ta wasza codzienna służba odbywała się przede wszystkim na ćwiczeniach, bo jak mówi stara maksyma wojskowa, im więcej potu na poligonie, tym mniej krwi w boju. Tej chwili boju wam życzę, że wam w imieniu własnym, a także cały, jak powiedziałem, samorządu powiatowego, żebyście zawsze wracali z akcji do domu, do waszych rodzin i żebyście z tej okazji waszego dnia mieli radość z świętowania, ale też radość z wykonywania waszej codziennej służby, żebyście byli po prostu szczęśliwi. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu drucha Zygmunta Smoleńskiego, prezesa zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Sztumie. Panie komendancie, szanowni komendanci, drodzy strażacy, szanowni goście. W dniu dzisiejszym z okazji Dnia Strażaka wszystkim funkcjonariuszom pożarnictwa, druhom Ochotniczych Straży Pożarnych,
składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz w pracy zawodowej. Wszystkim odznaczonym, wyróżnionym i awansowanym na wyższy stopień gratuluję i życzę jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Dziękuję za współpracę samorządom, samorządowi powiatowemu, samorządom gminnym, za współpracę, pomoc i opiekę. Dziękuję szczególnie jeszcze wszystkim tym, którzy wspierają ochotnicze pożarnictwo i ochronę przeciwpożarową. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu zaproszonych gości. Panowie komendanci, szanowni strażacy, szanowni państwo, bardzo się cieszę, że podtrzymywana jest tradycja obchodów takich ważnych świąt tu właśnie na Placu Wolności. I taka właśnie była myśl samorządu, żeby rewitalizując to najstarsze miejsce w naszym mieście, żeby tu odbywały się najważniejsze wydarzenia i uroczystości. Niedawno gościliśmy tu prezydenta Rzeczypospolitej, Bronisława Komorowskiego, a już niedługo zakład karny będzie tu obchodzić swoje 100 lat. Pan starosta wspomniał, jak wysokim zaufaniem się cieszycie, a w jakim miejscu są politycy. Ja powiem, że mam szczęście, że jestem przewodniczącym zarządu miejsko-gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Sztumie. W imieniu władz samorządowych, mieszkańców chciałbym podziękować za tą sumienną, bardzo odpowiedzialną służbę, ale też i bardzo niebezpieczną. Chciałbym podziękować za współpracę między samorządem sztumskim, między Komendą Powiatową Straży Pożarnej. W tym roku zaowocuje to dofinansowaniem zakupu samochodu bojowego dla Komendy Powiatowej, ale też i Komenda Powiatowa przekaże samochód bojowy, który zostanie przekazany Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościszewie. Bo taka jest prawda, że im lepiej wyposażona Ochotnicza Straż Pożarna, tym też i lepsze wsparcie dla strażaków zawodowych, dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sztumie. Gratuluję wyróżnionym, odznaczonym, nagrodzonym. Jest to wymierny, symboliczny, jest to symboliczny wymiar waszej służby, waszych zasług, waszych osiągnięć. Życzę wszystkiego najlepszego, zdrowia, spokoju w rodzinach, ale też i tyle powrotów, ile wyjazdów. Wszystkiego najlepszego, panie komendancie i szanowni strażacy. Szanowni państwo, jak głosi legenda, święty Florian, opiekun i patron strażaków, miał pomysł kiedyś uratować płonącą wieś jednym wiadrem wody. W swobodnym tłumaczeniu można by powiedzieć, że był skuteczny. I takiej skuteczności życzę wszystkim strażakom, choć dobrze by było, żeby to wiadro wody przekładały się na nowoczesny sprzęt. I tego serdecznie życzę. W imieniu marszałka, przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego i własnym proszę przyjąć serdeczne życzenia z okazji święta, wszelkiej pomyślności, właśnie skuteczności i dużo zdrowia. A o to zadba na pewno pani dyrektor Szpitala Sztumskiego. Taki drobny upominek na spokojną służbę, trochę do czytania. Pani dyrektor zresztą też do czytania, może trochę innego przygotowała. Jeszcze pozwolę sobie na osobisty prezent dla komendanta, znając jego upodobania, czyli specjalne cygara z Habany. Panowie komendanci, druhny, druhowie, szanowni państwo. Obecność tak licznych gości, tak zacnych gości świadczy o tym, jakim jesteście darzeni szacunkiem, poważaniem w lokalnej społeczności. Chcieliśmy dzisiaj wspólnie tutaj z samorządowcami z gminy Stary Targ, Stary Dzierzgoń, Mikołajki Pomorskie podziękować wam za waszą współpracę, za trud i za to, że możemy spać spokojnie. Chciałbym życzyć wszystkim państwu, tak jak powiedział już tutaj burmistrz, tyle powrotów, ile wyjazdów. Dziękuję.
gratulujemy i dziękujemy. Panowie komendanci, pani starosta, panie burmistrzu, czcigodny księże kapelanie, funkcjonariusze straży, także duchowni. Pierwsze słowa mojego wystąpienia, serdecznie dziękuję duchom za honorowanie srebrnym medalem za zasługi dla Czarnictwa. To dla mnie wielki zaszczyt. Przybyliśmy do was z wielkim Sporianem. Sporianem dla wielkich przyjaciół. Na tej tablicy jest napisane do wyznania szacunku dla sztąckich strażaków. Właściwie to wszystko. Serdecznie dziękuję. Gratuluję różnym awansów i wszystkich was zapraszam na obchody stulecia więzienia we wrześniu połączone z przyjaciółmi sztąckimi. Dziękuję bardzo. Komendancie, z okazji obchodu Dnia Strażaka w imieniu własnym i nadleśnictwa Kwizyn życzę wszystkim funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie, druhnom i druhom Ochotniczych Straży Pożarnych dużo zdrowia, szczęścia, wytrwałości, męstwa i satysfakcji z wykonywanego zawodu. Przy tej okazji składam Wam wyrazy uznania za trud i ryzyko, jakie podejmujecie w ochronie i życia mienia ludzkiego. Dziękuję za działalność ratowniczą w naszych lasach oraz bezinteresowną służbę niesioną drugiemu człowiekowi. To jest podziękowanie w imieniu naszego nadleśniczego nadleśnictwa Kwizyn pana Wiesława Koseckiego, a jednocześnie do tych drobnych kwiatów i podziękowania chcielibyśmy złożyć mały prezent w postaci 6 hełmów strażackich. Była dzisiaj mowa o wyposażeniu. Myślimy, że to wyposażenie jest coraz lepsze i przede wszystkim chroni wasze życie i zdrowie, a to jest najważniejsze. I jeszcze raz dziękujemy za miłą i własną współpracę. Szanowni Państwo, ja nie spodziewałem się takich prezentów, także naprawdę serdecznie dziękuję Panu nadleśniczemu i tutaj wiem, że te węże są od firmy Elita, także serdecznie dziękuję Panu Prezesowi. Myślę, że ten sprzęt na pewno wspomoże naszą komendę. Jest on nam naprawdę niezbędny, a będzie służył wszystkim mieszkańcom naszego powiatu. Serdecznie dziękuję.